Halo, halo, cześć, cześć, witam w kolejnym odcinku z U-Boat. Jak pamiętacie, ostatnio trochę postrzelaliśmy do statków handlowych z torped. I w tym momencie mamy nieznany okręt wojenny w polu zasięgu naszym widzenia. Więc dobra, ja sobie popłynę do góry, tak mi się wydaje, bo jeszcze nie skończyliśmy tego patrolu. Czy on mnie wykrył? Statek, o właśnie, czy tu jest... No mała grupa to będzie... 7C go atakuje. Okej. Okay. Wiecie co? Wydaje mi się, że możemy spokojnie spróbować. Bo to jest korweta. W ogóle, czy ja jestem pod... Jestem na powierzchni? Tak, jestem na powierzchni. Jestem na powierzchni. To zrobimy tak. Zanurzymy się na peryskopową. No też to już jest tak, że jak nagrywam to w jakimś czasowym odstępie, to potem nie pamiętam. No co, nic nie widać? O właśnie. Mała naprzód. Mamy tutaj dwa uboty. Trochę ryzykuję, ale właściwie czemu by nie spróbować. Dobrze, obliczmy sobie ten kurs dla torpedy. Trochę może przyspieszymy. Akumulatorów za dużo nie ma, ale... O... O, dobra, bo okazja jest naprawdę niezła, żeby tutaj... A mogę spróbować w zasadzie dwie. To jest korweta, więc ma bardzo małe zanurzenie raczej, więc myślę, że 1,5 metra będzie jak najbardziej ok. No i rozpiętość. A może dodam więcej tej rozpiętości. Może będzie większa szansa, dobra. Czemu kąt poza zakresem? A nie, to nie ta wyrzut. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy, może się uda, że się chłop nadzieje na to. Co prawda korweta nie jest jakimś wakomym kąskiem, ale jak tak płynie, to wydaje mi się... O. Coś czuję, że jedną dostanie. Jest, dobra. No i zatopiliśmy korwetę, urwało jej cały dziób. No... Co prawda, no korweta nie ma jakiegoś specjalnie dużego tonażu. Ale zatopiony to zatopiony. Dobra, ja się nie będę bawił, więc ja się po prostu wynurzę. I sprawdzimy, ile nam jeszcze torped zostało, bo jak mało, to będziemy musieli wracać. No dobrze, że strzeliłem dwie, bo zawsze wtedy jest większa szansa na to, że któraś z nich trafi. No a jakimś cudem jedną torpedę mamy. Jedną na dziobie, to nie tak dużo, ale jakiś pojedynczy statek. I jedną na rufie. Nie jest źle. Ilość tych torped nie jest jakaś tragiczna. Dwie to można sobie, myślę, można się pobawić. Wynurzymy się. W zasadzie można się... Można tutaj podpłynąć i spróbować... zdać... Chociaż w sumie nie wiem, czy ja ostatnio nie brałem jakichś rozbitków. I nie zapomniałem ich... Nie zapomniałem ich przypadkiem... Gdzie jest ta szalupa? Tu jest. I nie zapomniałem ich przypadkiem odstawić. Że oni cały czas ze mną pływają. Kapitanów. No niestety nie widzę kapitana. A, możemy wziąć jednego. Dam im zapasy. Okej, dobra. Czemu by nie? No i dobra. Aha, to jest ten agent, którego mieliśmy. Co, to jest jakiś statek znowu? Ale to jest niemiecki U-boat, tak strzelam. No trochę może przyspieszymy. Może się okaże, że w okolicy coś tu jeszcze będzie. No to jest U-boat raczej. I tego konwoju już wydaje mi się, że nie złapię. Tutaj mamy wraki, ale wydaje mi się, że możemy jeszcze chwilę w okolicy popływać, bo może... No, to są same wraki. Nawet bardzo dużo wraków. Ojojoj.
Ale może będzie okazja. Dobra, ja po prostu zwolnię. Nie będę się w to bawił. I możliwe, że będzie jeszcze okazja na zatopienie czegoś. Oj, Jezu, mikrofon mi spadł. Dobra. Możliwe, że będzie jeszcze okazja na zatopienie czegoś w tym patrolu, bo dwie torpedy. Wydaje mi się, że jakiś jeden statek to jest całkiem wystarczająco. Ale nie będę długo tutaj pływał. Jeśli się okaże, że... normalne, sprężarka. Jeśli się okaże po prostu, że długo nic nie znajdę, no to wrócę do portu. Wydaje mi się, że postrzelaliśmy naprawdę nieźle w tym patrolu, tylko chciałbym wrócić do portu, jak będzie skończony hydrofon, żebyśmy mogli od razu go zamontować, jeśli załoga pójdzie na urlop. Albo nie, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, dostosujemy to. Na razie niestety nie mogę. Dobra, zakończę rozkazy. Na razie niestety nie mogę sobie zwiększyć czasu, co mi się trochę nie podoba. Ale możemy zwiększyć trochę prędkość. No bo jesteśmy pewnie zbyt blisko tych wraków i zbyt blisko ludzi i okrętów, które zatopiliśmy wcześniej. Także niestety nie lubię tego, ale muszę trochę poczekać na to. Dobra, już możemy, więc sobie zwolnię. No i sobie popływam jakoś tak bez mózgu. Co? Zatopi... Jeszcze raz. Czekajcie, co? Bo miałem dziwne wrażenie. U1271 zatopiony? To my go zatopiliśmy? Nie my go zatopiliśmy, ktoś go zatopił. Nie kapuje, co tu się stało, przecież on płynął koło nas. No ale skąd mieliśmy o tym wiedzieć? Nie rozumiem. Dobra, przyspieszymy, bo tu widzę jeszcze jakiś dym z kominów, mała grupa. Możemy sobie postrzelać. Taka jest pogoda, zobaczmy. Wcześniej. Pogoda jest całkiem zacna, więc myślę, że będziemy tutaj na spokojnie ich widzieli. Niszczyciel. Dobra, wiecie co? To wykonamy atak z dalekiej odległości na niszczyciele. Skoro i tak mamy mało tych torped, to można spróbować zrobić to w ten sposób. Gdzie große? A, tutaj. Nie, to już z dwoma torpedami nawet nie ma co się bawić w to. Bo i tak nic nie zrobię. Zmarnuję mnóstwo paliwa na dotarcie tam, a... raczej nie uda mi się cokolwiek tam zatopić, no bo nie mam po prostu torped, więc nic nie kombinuję. Dobra, no i co my tu mamy? To jest jakaś korweta. Nie, to jest korweta, to jest niszczyciel jakiś taki mały. No jest to niszczyciel, no może wydaje mi się mały, więc no to nie ma na tego drugiego sensu nawet tych torped namierzać. Dobra, no i zatrzymamy się. Damy nawet na 2,5. 2,5 myślę, że będzie ok. Takie okręty nie mają zbyt dużego zanurzenia. Przyspieszę trochę czas, no bo strzelanie w ten sposób jest trochę bez sensu, bo jest większa szansa, że nie trafimy. No i ten czas oczekiwania. Kółkiem, jeśli ktoś by nie wiedział, kółkiem zmienia się na razy 12. Też stoimy, więc powinni mieć trudniej w zobaczeniu naszego peryskopu. Dobra, i to jest ten moment. Albo wiecie co? Zrobimy tak. Nie wypaliła. To oni mogli nawet się nie zorientować, że dostał. Dobra, to nie będę się bawił. To wydaje mi się, że wracamy po prostu do bazy. Po naszym całkiem skutecznym patrolu. Dobrze, że nie klipnąłem wynurz się, bo to by był jaja dopiero. Nie będę próbował drugi raz.
Oni mogli nawet tego, bo to była chyba torpeda z napędem elektrycznym, więc mogli nawet się nie zorientować, jeżeli się nie wypaliła, bo jak się nie było widać śladu na powierzchni. Dobra, no to czas wrócić do Francji na urlop. Co oni tak płyną? Ani trochę mi się to nie podoba. No ale no nic, no poczekamy. Będziemy płynęli na południe, chociaż nie jest to coś i nie jest to jakieś miejsce, na które chciałbym płynąć. To znaczy mam na myśli, że z powrotem w stronę Hiszpanii. No ale jakoś musimy jej wyminąć, więc nic na to nie poradzę. Jeśli chodzi o to, tylko no najbardziej upierdliwe jest to, że nie mogę przyspieszyć tego czasu. Bo raczej wątpię, żeby oni nas wykryli. No i mamy mało już tlenu. Więc włączymy wentylację. Może coś to da. Dobra, możemy spróbować w zasadzie tak i zmienić kurs na za nimi. Mam nadzieję, że nie będą wracali tutaj, bo tam będzie dosyć słabe. No, to będzie spadało. No nie. No co jest? Oni mi jakoś namierzają? No nie róbmy sobie jaj. Czemu? Patrzcie. Płynę tu. Musimy jakoś wymienić stronę Francji. Nie wiem, czy to nie jest jakiś skrypt. Bo tam było mowa o pogoni za nami. No te akumulatory to jest mega lipa już. Ale jest co? Zaraz zapada noc jeszcze. W tym roku nie powinno być radarów, więc wiecie co zrobimy? Ja się wynurzę, bo i tak mam mało baterii. Przyspieszymy na całą naprzód. I będziemy płynęli w kierunku bazy. W taki sposób myślę, że uda się ich wyminąć raczej bez problemu. Statek. Co to jest za statek znowu? No dobra, zobaczymy, mamy jeszcze jedną. Ajajaj, do kitu, nie podoba. No, szukają nas, szukają. Więc to płynięcie z taką prędkością nie jest wcale takie złe. No, jesteśmy już na dobrej drodze. Chociaż w Zatoce Biskajskiej bardzo dużo niemieckich okrętów podwodnych zostało zatopione, szczególnie przez lotnictwo. Dobra, walić to paliwo, bo naprawdę mam go dużo. Ale może trochę nie marnujmy go. Bo już w zasadzie wracamy, więc nie ma takiej potrzeby w tym momencie. No i wracamy do bazy. Mam tam wpłynąć, czy mogę już to zakończyć? Właśnie nie wiem. Ale jak to jest misja z oficjelem, to zakładam, że możliwe, że muszę tam dopłynąć. La Rochelle. No i dobra, płyniemy sobie do La Rochelle. Ojoj, coś się bardzo złego stało, bo port się zaczął wczytywać. Misja zakończona. No i dobra, w tym momencie mogę wrócić do portu i patrzymy na piękny ekran końcowy. Mam nadzieję, że będzie to w dzień, ale raczej do... O, ładny. No i nasz okręt. Fajne są te śluzy, fajnie to jest zrobione. Potem mi się podoba akurat. No i nasz okręt wpływa do portu. Zobaczymy, czy dadzą nam jakieś metale za zatopienie okrętów wojennych. UB Engler otrzymuje nowe odznaczenie. Oznaka wojenna okrętów podwodnych przyznawana jest członkom załogi, którzy uczestniczyli w dwóch patrolach. Dobra, okej. Okay. To jest nasz Karl Heinz Schuster, czyli nasz radiooperator z Diamantamo. 8 patrolach. No, to już jest sporo, 8 patroli. Okej. Okay. On też to dostał.
Horst Weber. Również, a nasz kapitan? Nie, jeszcze trochę brakuje. Mamy dalej tą. O! Uratuj oficjela Kriegsmarine. Operacja zakończyła się wielkim sukcesem. Oficer kwatery głównej. Może się to okazać przydatne. Czyli zobaczymy, co to nam da. Dużo reputacji. Na mapie w kwaterze wojennej zostanie odblokowane zadanie Akademii Marynarki Wojennej. I tak, zatopiliśmy 4,5 tysiąca ton, nie jest źle. Co? Zjedzenie w zjedzeniem ładowniach chyba, ta odmiana jest jakaś taka średnia. Okej, trochę większy statek. No ale zatopiliśmy też dwie korwety do tego. I krążownik klasa Dido. Ale widzę, że za te krążowniki pozostanie niewykryty. To nie miałem pojęcia, że tak jest. No ale dobra. Mam rozbitków na okręcie. I zobaczymy sobie w ogóle, jak to wygląda. Oficer prowadzący. No to zacznę od pozbycia się rozbitków, bo ich nie potrzebuję i nie potrzebuję z nimi pływać. Zwolnij rozbitków. Wyboru przydziału kwatery głównej. Czy to nie tutaj, czy to w... O, tutaj. Okej, trochę to nam daje. Zwolnij. Czyli nawet to się opłaca. Czyli nawet się to opłaca. Mamy teraz 3 punkty reputacji, co nie jest takie złe. No i zobaczę sobie, o co chodzi z tą Akademią Marynarki Wojennej. Minowanie, przejście przez Gibraltar, to mi się niezbyt podoba. Standardowy patrol. Okej, to jest nawet fajne, to też jest nawet fajne. Tutaj jest dużo statków, z tego co widziałem. Co nowego? Chciałbym prosić o przysługę. Co ja mogę? Swobodny patrol. To mi się wcale nic mi nie daje. Limit oficerów na pokładzie do 7. Okej, tu się zastanowię, bo nie wiem, czy nie będę chciał ulepszeń. Ale zobaczę. No nic tu ciekawego nie mam. Aha, no bo kilku opcji umarnęło. Kilku chłopów umarnęło, z tego co mi się wydaje. No to weźmiemy w zasadzie no byle kogo po prostu. Brakuje nam jeszcze dwóch marynarzy. To musimy sobie ich zarekrutować. No to nie ma to znaczenia jakiegoś za wielkiego. Jeśli chodzi o marynarzy. No i wszystkich dobrało. O, to jest wilk morski, ten jest zestresowany. Ale niech na razie pływa, jak coś. Niech coś odwali, to najwyżej. Najwyżej go nie weźmiemy. Kwatera główna. Fritz Kramer, a to jest ten chłop, co przydział wolny, to stosuj. To jest ten gościu, którego my wzięliśmy z Gibraltaru, ale jego chyba nie mogę zakrętować. No nie, on pewnie zniknie później. Kson ma w ogóle? Coś tam umie, no ale no i właśnie nie mogę go zakrętować, także za wiele mi to nie daje. No jeszcze zobaczymy. To jest standardowe szkolenie. No to nic ciekawego tutaj nie ma. Zobaczymy sobie jeszcze. No właśnie, jeszcze 5 dni. Dobra, no to wiecie co? Wydaje mi się, że wyślemy ich na urlop. Niemiecki kurort w Alpach, francuska rezydencja. Tu energia wyczerpie się wolniej, dodatkowego doświadczenia z ostatni patrol. A może bawarska wioska? Wydaje mi się, że zasłużyli. Ktoś może powiedzieć, że po co urlop, jeśli dyscyplina nie jest zła. No, ale zasłużyli chłopaki po tak skutecznym torpedowaniu.
A my sobie przygotujemy wszystko, jeśli chodzi o paliwo, amunicję, torpedy. No i w międzyczasie też będziemy mogli sobie zamontować lepszy hydrofon. Myk, myk. A niech będzie to ta jedynka. Ja po prostu tutaj biorę najtańsze. Czy ja coś mogę tutaj zmienić? Wydaje mi się, że i tak nie będę mógł. Choinkę. Choinkę w zasadzie możemy już ściągnąć, bo nie jest to czas za bardzo świąteczny już w tym momencie. No i akumulatory też wypadałoby zrobić. No to od razu sobie załadujemy przy okazji. A paliwo, właśnie, to się nie kliknęło. Czy ja po prostu przesunąłem pasek i nie nacisnąłem za tank? Torpedy, amunicja, żywność. No to co, no ładujemy. Tyle, ile się da. Ale za dużo tego nie zjedli, bo ten patrol nie był jakoś specjalnie długi. Kartofle, no tych kartofli jest trochę mało. To najwyżej je przeniesiemy do kuchni. Można też tak zrobić. Wydaje mi się, że to nie jest takie głupie wcale. No, kartofle im tu wrzucimy. Jeszcze co im można wrzucić? W zasadzie kiełbas. No, żeby tego wcisnąć jak najwięcej. I uzupełnimy jeszcze resztę żywności. Kiełbaska, bardzo ładnie. No i co? No i chleb konserwowy. No i jeszcze jedna rzecz, którą chciałem zrobić, czyli automatyczny rozkaz. A, jeszcze nie mogę tego zrobić. No to poczekamy. Chciałbym, żeby to się zatrzymało, jeśli skończą się badania, ale ja nie wiem, czy tak się stanie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo na szczęście, na szczęście. Niestety, ale tak się nie stało. A nie. Stało się. No to ja się bardzo cieszę. Akceptuj. No i możemy coś jeszcze zbadać, jeśli chodzi o nasz okręt. O, co tu jest? Skład amunicji. A, no dobra. Wykrywacz radarowy. To jest fajna rzecz. Chrapy. To jest bardzo fajna rzecz. To jest wyposażenie. To są wabiki sonarowe. Toalety. O, tu jest akademia. W zasadzie. No ale pan Kramer to przecież nie jest mój. Czy to mi zabierze reputację? Mam nadzieję, że nie. Nie, nie zabrało mi to reputację. Można spróbować. A gdzie jest? Aha, na razie nie mogę nic robić. No to w zasadzie to się zdąży zrobić jeszcze. A, właśnie, co ja miałem zrobić? Hydrofon miałem unowocześnić. To bym zapomniał i bym zrąbał to. Zrobimy tą akademię, bo nie wiem, czy to jest jakieś super dobre, ale zrobimy tą akademię marynarki wojennej tylko dlatego, że jestem ciekawy, co to nam daje. Właśnie, w tym menu. Drugi, 48 hydrofonów. 60 stopni na rufie. Okej, jak najbardziej. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Jak najbardziej. No, hydrofon myślę, że warto. Trzeba będzie też zainwestować w przyszłości w chrapy. To też jest świetna opcja, żeby na głębokości peryskopowej pływać na silnikach diesla. Chociaż trzeba też uważać, bo spaliny sprawiają, że to nie jest wcale takie fajne, jeśli chcemy atakować konwój na silnikach diesla. No i co ty dostałeś? A, no to coś to dało w ogóle? Nie wiem, czy coś to dało. Dobra, ale nie będziemy się bawić w takie głupoty. Znowu skład amunicji. Nie wiem, czy to się opłaca. Ale ja mogę go wysłać na badania. No to w zasadzie to nie jest takie złe, jeśli mamy przywódcę.
Redukcja wyposażenia, wykrywacz radarowy. Co ja bym chciał? Wydaje mi się... Szereg problemów. Że torpedy... Nie wiem, czy to torpedy nie są... złym pomysłem. A wiecie co? Może zaryzykujemy i weźmiemy te chrapy od razu. Ja wiem, że to jest przed czasem. Ja wiem, że to jest dużo przed czasem. Ale chrapy dużo dają. Więc zrobimy to sobie od razu. Co mi szkodzi tak naprawdę? Poczekamy sobie jeszcze 2 dni. No i nasza załoga sobie super już wróciła z urlopu. Wydaje mi się, że cała reszta wszystkich rzeczy jest już uzupełniona. A właśnie, jeszcze przeładowanie torped, no i zaraz można wypływać. To. O, załadowany. No to trzeba doładować te torpedy, bo to nie ma co. Okej. No i tak, torpedy właśnie, więcej torped. Te dwójki, te jedynki, na razie to jest bez znaczenia. Jak już kiedyś mówiłem, będzie to miało znaczenie, jeśli będziemy mieli już bardziej zaawansowane torpedy. No nie, i znowu będę musiał ładować pewnie jeszcze do turfowej wyrzutni, prawda? Bo jeszcze pewnie nie załadowali. No nie, tam jest jeszcze to. Torpeda średniej jakości. Dobra, jeszcze jeden dzień. Drugi. Dobra, niech będzie, no trochę poczekaliśmy. No i dobra. Bierzemy sobie przydział. Okej. Coś nowego jest. Szpiegostwo, doki w Cardiff. Będzie transport naszego szpiega na współrzędny 51-31-32W. Możesz dostać dodatkowe rozkazy po wypełnieniu tego zadania, bo pomóc szpiegowi w realizacji jego misji. Gdzie jest w ogóle Cardiff? Tu jest Cardiff. Czy ja chcę spróbować to zrobić? A mogę spróbować, bo w zasadzie tych misji jest bardzo dużo. O, to jest nasz szpieg. Tych misji jest bardzo dużo, więc możemy teraz trochę porobić więcej tych misji, a i tak później będziemy topili statki. Niż wcześniej, że najpierw ogólnie normalnie sobie torpedujemy, a później zwykłą misję, dlatego że wydaje mi się, że możemy po prostu nie zdążyć i zrobić ich za mało. W zasadzie wszystko jest gotowe i możemy wypłynąć. No to popłyniemy od razu do tego Cardiff. Co ty chcesz ode mnie? Czekaj. On coś ode mnie chce. Więc ja kliknę na niego i zobaczymy. No co ty chcesz, Schulz? Chyba trzeba do niego podejść. Dobra, kto tu jest w pobliżu? To chodź czysto. A, nie w tą stronę. Chodź pani Schuster. To jest woda? Nie, mi się wydaje. Co chcesz, Schulz? Otrzymał rozkaz dołączenia do załogi U-48 podczas tego zadania. Klaus Graf potwierdza, że na niego czekali i kontynuuje oprowadzenie po statku. Po okręcie, ale dobra. Czy niczego nie będę. No i... No okej. No to takie pierdoły, jeśli chodzi o... Wykonaj zadanie w nocy. No to możemy to zrobić w nocy. Nie widzę tutaj jakichś zbytnio przeciwwskazań na to. W nocy chyba będzie najłatwiej tak naprawdę, niż w dzień wpływać do Cardiff. No, chociaż pływanie to będzie mega trudne. Ale dobra, to jest priorytet. Resztą pobawimy się zupełnie później. Więc priorytetem teraz jest wpłynięcie do Cardiff. Co my mamy? A, mamy lepszy hydrofon już. Szkoda, że nie mam ulepszonych akumulatorów akurat do tego typu misji, bo zgaduję, że może się okazać, że będziemy dość długo pod wodą. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, no bo nie wiem, czy ta misja jest, to jest naprawdę dobry pomysł, ale już wiele misji wykonywałem, które uważałem, że były złym pomysłem, więc możemy zrobić też tą. Chrapy. No, będziemy mieli już chrapy, to będzie naprawdę nieźle, ale to jest zdecydowanie za wcześnie, tak szczerze mówiąc, patrząc historycznie, w 1941 roku, ale dobra, no też trzeba robić przewagi, jeśli mamy trochę tej reputacji.
A te swobodne patrole. Nic ciekawego raczej nie będzie, więc mam to gdzieś. No co to za statek? Pewnie U, no właśnie, no. Jakiś ubod, więc zupełnie mi to nie obchodzi. Czekajcie. Ale wiadomości zawsze warto sobie zerknąć. Konwój AM998. Strzesko, to północno-wschodni. Północno-wschodni to w ogóle do kitu. Dobra, na razie się tym nie będę zajmował. Mamy inne zadania. Krążownik. No nie, na razie się będę zajmował po prostu, bo jeśli zatopimy, a i tak nas zatopią, to nic i tak z tego nie będzie, więc... Dobra, mamy 18. Co tu dalej jest? W drodze powrotnej do bazy usłyszano pojedynczą śrubę. Nie, na razie mnie tu nic nie obchodzi. Wpływamy sobie do Cardiff. Jest 12. Mamy tam wpłynąć w nocy. To ja się... O, dobra. To będziemy płynęli na mojej prędkości. Opływamy sobie tutaj. I w następnym dniu wpływamy tak, żebyśmy byli w nocy. Dobra, i teraz można już płynąć, tak mi się wydaje. Pierwsza. Trzecia. No nie wiem, czy mi się uda to zrobić w nocy. Pewnie źle to przekalkulowałem. No ale no trudno. No, źle to przekalkulowałem. No na razie jest zaskakująco dobrze. Jaka jest pogoda w ogóle? O, nie wierzę. Wpływamy sobie centralnie w brytyjskie wody, praktycznie wewnętrzne. Możemy poczekać po prostu w zanurzeniu na noc. Ochrona portu, no właśnie. To zanurzymy się. I z małą prędkością popłynę na miejsce. No dobra, mamy czas, mamy powietrze. O Jezu, jak on wolno płynie. Ile tu jest? 11 mil morskich. No to nie, to powinniśmy dać radę. A ile płyniemy? 3 węzły. No to jest trochę godzin, żeby tam dopłynąć. W zasadzie to jest bardzo dużo godzin, żeby tam dopłynąć. No ale jak jest ochrona portu, to ja nie będę ryzykował, że nas ostrzelają z jakichś działek. Bo ktoś nas wypatrzy przez lornetkę, to nie jest za mądre. No i nie widzę tutaj żadnych niszczycieli ani niczego, więc to jest duży plus. No to w nocy nie za bardzo mi się uda, no chyba, że poczekamy gdzieś. Chyba, że gdzieś poczekamy po prostu aż nastanie noc, ale nie wiem, czy warto ryzykować. Wydaje mi się, że trzeba to zrobić, chociaż wynurzenie się w nocy będzie bezpieczniejsze. No bo zgaduję, że jeśli chcemy wyrzucić tego szpiega na powierzchnię, to będziemy musieli się wynurzyć. Dobra, no jakoś tam idzie. Nie chcę płynąć tak za kosem, bo to może być coś niefajnego w porcie, więc podpłyniemy sobie tędy. Jest tu bardzo płytko, więc jak ktoś tutaj złapie, to raczej marne są szanse na to, że uciekniemy z tego, no chyba, że go storpedujemy jakoś magicznie, pełną prędkością uciekniemy. Ale no cóż. 13. Czemu ja nic nie widzę? Chyba, że jest pogoda jakaś beznadziejna. Jest pogoda beznadziejna. To dobrze. Nawet bardzo dobrze bym powiedział. No przy takiej pogodzie to nie... Bo jak propos, jeśli chodzi o ten cel, to jakoś niespecjalnie się przejmuję celem, że mam wykonać zadanie w nocy, ale noc najbardziej jest pozytywna z tego względu, że mogą mnie nie wypatrzeć. No, jak mamy taką pogodę, to raczej nie muszę się tym przejmować. Pozerknę na jeszcze jedną rzecz. Zerknę na to, czy przypadkiem nie mamy zaraz dna pod sobą, ale chyba nie. Jeszcze jest odrobinę do tego dna. No raczej się nie zanurzymy, ale nie muszę się jeszcze wynurzyć. Muszę to kontrolować. Dobra, zerknę jeszcze raz, jak wygląda to z...
Nie jest źle, myślałem, że to będzie gorzej, że już nie będziemy musieli się wynurzyć. Z racji tego, że będzie za płytko, ale nie ma tragedii. Zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Co to jest? Dobra. Dobra, jednak wydaje mi się, że... Nie. Bo na początku miałem w głowie, że chciałem to olać, ale może to będzie coś ważnego, jeśli chodzi o... Właśnie. W pobliżu może być obrona portu. Miny i sieć. Działaj ostrożnie. No, na razie nic się nie stało. A ja miałem odczytać transmisję, prawda? To na razie... Zrobimy tak. No nie widzę tutaj żadnych min albo sieci. No jak dostaniemy miną, to po prostu się nas rozwali. Nie będzie tutaj... Nie będzie tutaj żadnej filozofii. Trochę wody z tej centrali, czy mi się wydaje? Ile tu jest tej wody? No, trochę jest. Nawet sporo jest tej wody z tego centrum. Nie, no w sumie nie ma tragedii. Trochę. Dobra, płyniemy. No bo co ja zrobię? No, nie znam mapy rozmieszczenia min. Przerwana. Opuść obszar. A co, on już wyszedł? Obrony przeciwlotniczej w dokach, ale odmiana w Karyf. Podpłynie zauważenie na miejscu zlokalizuj przez prysko położenie zadnowisk ogniowych. To priorytetowe zadanie i zastępuje poprzedni przydział, który uważamy za zakończone powodzenie. Dobra. To możemy tak zrobić. Na razie nie jest źle. Oj, ale to nie widzę tego. Nie wiem, czy my wykręcimy w ten sposób, ale no dobra, spróbujemy. Powinniśmy dać radę. Jaki alarm? Czy ja zarobiłem w nocy? A, no tak. Dobra, to zrobimy inaczej. Po prostu wypłyniemy do tyłu. Wypłyniemy do tyłu i do przodu teraz tak. No, za dużo się nie stało. No dobra, no to nic się nie stało. Wypłyniemy teraz dalej tutaj. No i dobra, płyniemy sobie dalej. Spróbuję to zrobić, ale nie wiem, czy mi się uda. A, właśnie. Wynurzę się, uzupełnimy wszystkie rezerwy, jeśli jest taka możliwość. No i spróbujemy podpłynąć do tego portu w Cardiff. Nie wiem, czy mi się to uda, zobaczymy. No i dobra. Płyniemy sobie dalej. Wydaje mi się, że to jest już dobry moment, żeby się zanurzyć. Ale ja nie wiem, czy w ogóle mi się to uda, dlatego że jest tak beznadziejna pogoda, że może nie udać mi się po prostu namierzyć zupełnie nic przez peryskop. Także spróbujemy. Spróbujemy to zrobić i zobaczymy, czy się uda. Jeśli się nie uda, no to po prostu mam nadzieję, że da mi się wycofać. Popłynę sobie tędy, licząc na to, że tu jest tor wodny dla statków. No i dobra, no i tak, damy sobie niebieskie oświetlenie, żeby zużywali mniej tlenu. No i spróbuję, nie wiem, czy tu będę widział cokolwiek. No właśnie ciężko będzie manewrować, bo ja nawet nie widzę, jak ten okręt wygląda, więc spróbuję manewrować tak. Płyniemy na mały i na trzy węzły. Nie. Dobra, ja tu muszę teraz chyba zbliżyć trochę i... Właśnie, tu już są nabrzeża. Tu jest mój okręt. Niszczyć. Dobra.
Więc troszkę zrobimy zwrot. Okej. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Halo, ja widzę niszczyciel, ale nie wiem, gdzie jesteśmy my. Jesteśmy tutaj. Przepłynął po prostu nad nami, ale nie rzucił chyba bomb. Dobra, no tutaj chyba tego nie ma. A ja nie wiem, czy ja to cokolwiek zobaczę. No, mamy jakieś szkody już. Co się... Zderzyliśmy się chyba z niszczycielem. A nie, zderzyliśmy się z... Dobra, wiecie co? Ja chyba tego nie zrobię. Bo jest taka pogoda, że nie jestem w stanie nic namierzyć. Także... W trosce o moją załogę... Wydaje mi się, że po prostu powinienem sobie to darować. Więc nie, nie namierzę tego, bo w tej grze po prostu jak jest taka pogoda, to ja nic nie będę widział. Jeśli by była trochę lepsza, to myślę, że byłbym w stanie. A jeśli jest aż tak zła, to ja po prostu nic tu nie namierzę i mnie zatopią i tak się skończy. Gdzie jestem? Ja to nawet nie jestem w stanie pływać. To nie ma żadnego sensu. No niestety. Gdzie ja jestem? O, no mogę tak spróbować. Bo inaczej po prostu się nie da. Myślę, że na żywo, jakbym tam siedział, to było mi łatwiej. Mógłbym sobie no, chociaż mniej więcej spróbować. Nie wiem, czy nam się uda to wymanewrować. No przy okazji mogę spróbować podpłynąć tutaj. Jak jestem sterem? Na maksa. Właśnie, mogę spróbować jeszcze podpłynąć tutaj. I zobaczymy, czy tutaj też coś tu jest. To będzie łatwiej trochę stąd wypłynąć, jeśli coś nie uda. Dobra, ale tu jest... No nie, ja tego nie zobaczę, no nie ma szans. Co tu się dzieje? Halo? Gdzie jest mój okręt? A, bo to jest piach po prostu. No to niestety, muszę się cofnąć. Nie, nie jestem w stanie tego zobaczyć z takiej odległości. Spróbuję, ale wydaje mi się, że po prostu... Nic z tego nie będzie. To było raczej przed ciobem. O, o, czekajcie. Zbieram jakieś dane. Nie, ale ty... No. Dobra, nie jest źle. Tu jest dziób. To możemy się na razie zatrzymać. Nie wiem, zbierają dane. Nie, nie zbierają tych danych. Nie, to ja tego nie widzę po prostu. No, możliwe, że ja nie wiem, jak to zrobić, ale trudno. Nie chcę zatopić okrętu. O, może czekajcie, może teraz się uda. To było na kursie po lewej stronie, czyli około 270 tak strzy. O nie. Nie, no ja tu nic nie widzę. To jest beznadziejna pogoda. Jeszcze raz, jak jest ułożony tam okręt? Tak, no to nie, no to bardziej na tył jeszcze. Gdzieś tutaj. To są zabudowania. No ale nie, no ja kompletnie tego nie widzę. No nic. No niestety, muszę skapitulować, bo niestety, ale przy takiej pogodzie po prostu ja nic nie będę w stanie namierzyć.
No tego nie zobaczę, bo po prostu widzę na tyle. W sensie to jest zasięg mojego widzenia, więc no nie jestem w stanie namierzyć tych ciał w takiej pogodzie. No niestety. Nic na to nie poradzę właśnie. Troszkę zrobiłem błąd, bo płynę za blisko brzegu, a tam mogą być miny. Uderzył w sieć. O nie. Tu jest sieć. Dobra, to. No musimy zrobić tak. W ogóle zobaczę, co się zepsuło. Na zasadzie nic poważnego. Jakieś tam pierdoły. Pewnie zderzyliśmy się z tym niszczycielem, który uderzył nas kioskiem. Nie widzę tego. Po prostu w tej grze. I w rzeczywistości też przy takiej pogodzie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie widzę po prostu nic. No nie jestem w stanie tego nadmierzyć peryskopem. Jeśli nie jestem w stanie. Widoczność w ciemnościach. A właśnie, mogłem spróbować tego. Jeśli chodzi o widoczność. No ale to nie, no nie ma szans po prostu. No trudno. Tak czasami bywa. To zrealizujemy tylko część zadania. Więc to na ten moment będzie koniec odcinka. A w następnej spróbujemy albo to wrócić, albo pozatapiać jeszcze po prostu statki, żeby nie wracać z pustymi rękami. Więc dzięki, trzymajcie się i cześć.